Dzień dobry Państwu, Agnieszka Niemiec, witam i zapraszam na podsumowanie wydarzeń tygodnia w telewizji regionalnej. W charakterystycznych koszulkach wystartowali punktualnie o 18.18, nawiązując do świętego Jana Pawła II. Na starcie zameldowały się całe rodziny, a dochód z imprezy został przekazany na rzecz powodzian. Tak można opisać bieg papieski ulicami Lubina. Już po raz 9 mieszkańcy całego regionu wzięli udział w tym wydarzeniu, ale tym razem mogli wystartować z nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego RCS. Ponad 800 biegaczy wystartowało w 9. biegu papieskim ulicami Lubina. Najpierw odbywały się biegi dla dzieci, a następnie na starcie ustawiły się całe rodziny, aby w ten sposób aktywnie razem spędzić czas. Tak jak Paulina i Łukasz Czukiewscy, którzy pobiegli z córką w wózku. Oprócz tego nasi dwaj synowie już dobiegli do mety trochę wcześniej, też w tym biegu czekają na nas. Także jesteśmy mega dumni, bo pierwszy raz właściwie wyprzedzili nas i są przed nami na mecie. Także z trójką naszych dzieci dzisiaj naprawdę to była pełna rodzina. Wspaniała inicjatywa. To się stało już naszą, można powiedzieć, tradycją, ten bieg papieski. Jak tylko czas nam pozwala, jesteśmy w Lubinie, no to biegamy. My już z synkiem od paru lat bierzemy udział w tym biegu i do każdego się bardzo przygotowujemy, nie możemy się doczekać kolejnych. W biegu głównym uczestnicy wystartowali punktualnie o 18.18. Przyjeżdżają całe rodziny, mama z synem, ojciec z córką, w związku z czym to jest tak naprawdę wydarzenie rodzinne, które łączy rodzinę, wzmacnia ją, ale też i dzięki temu zdrowie rośnie tak naprawdę w każdej rodzinie, jeśli uprawia sport. To jest ważne, żeby rodzice przekazywali zainteresowania sportowe, umiejętności rekreacyjne następnemu swojemu pokoleniu. Start i metę zaplanowano na stadionie lekkoatletycznym Regionalnego Centrum Sportowego. Wyremontowany obiekt ma całe zaplecze i 8 torów biegowych dla sportowców. W związku z tym, że mamy oczywiście otwarcie nowo wybudowanego stadionu, także robimy oficjalne otwarcie połączone z biegiem papieskim. Trasa liczy 5 km. Najszybciej na mecie zameldował się Krzysztof Czirch z Jeleniej Góry. W początku tak naprawdę wiedziałem, że to będzie samotny bieg. Starałem się wyrzeźbić jak najlepszy wynik na tej trasie. Co prawda wiedziałem, że trasa będzie minimalnie dłuższa niż 5 km, ale starałem się wyrzeźbić ten czas taki dosyć przyzwoity. Natomiast pierwsza wśród pań była Natalia Koszałko z Polkowic. Biegło się super, no już któryś raz tutaj startuję w tym biegu, w zeszłym roku byłam trzecia, więc no fajnie, że w tym roku jest to pierwsze miejsce, atmosfera, pogoda, otwarcie stadionu, no wszystko tutaj na plus. Cały dochód z biegu został przekazany na pomoc dla powodzian. Tylko przyklasnąć takiej inicjatywie i mam nadzieję, że w tych puszkach po prostu znajdzie się jak najwięcej pieniędzy, które później będą bardzo dobrze wydane, żeby pomóc tym, którzy potrzebują. Zawsze umiemy się jednoczyć w obliczu tragedii. Tym razem również społeczeństwo, nawet Lubina, nie tylko Lubina, pokazuje, że ma gest. Wspieraliśmy naszych kolegów, sąsiadów ze Ścinawy, z Rudnej, ale również wspomagamy tych z innych miejscowości i powiatów. Fajnie, że pieniążki zostały przekazane dla powodzian, na pewno się im bardzo przydadzą. Na miejscu byli także harcerze i wolontariusze, którzy zbierali pieniądze do puszek na rzecz poszkodowanych przez powódź. Bardzo duże było zainteresowanie tutaj, nasze puszki krążyły, no i myślę, że udało się dość ciekawą sumę uzbierać. Solidarność, to znaczy pomaga jeden drugiemu. I te słowa tutaj chyba szczególnie przebrzmiają w tej sytuacji, jaka się dzieje w tej chwili w Polsce. Wszyscy uczestnicy biegu mieli w tym roku charakterystyczne pomarańczowe koszulki. Wsiedli na dwa kółka i przejechali ulicami miasta. W ramach Dnia bez samochodu odbył się tradycyjny w Lubinie zwykły, niezwykły przejazd rowerowy. Wzięło w nim udział prawie 1000 osób, a przy okazji odbyła się zbiórka dla powodzian. I dzwoneczki, ruszamy szanowni państwo. Zwykły, niezwykły przejazd rowerowy znów przejechał ulicami miasta. Tym razem start i meta były ulokowane w okolicach nowo powstałego pump tracka. Tydzień później niż planowano, odbyło się jego oficjalne otwarcie. Tłumnie na torze pojawili się miłośnicy deskorolek, hulajnóg czy rolek, a profesjonaliści pokazywali ewolucję i triki, jakie można wykonać na tym unikatowym obiekcie. Unikatowy obiekt powstał z inicjatywy władz powiatu lubińskiego. W budowie starostę wspierał prezydent Lubina oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Po frekwencji widać, że pump trakt już przypadł do gustu wielu mieszkańcom. Jesteśmy pod wrażeniem pięknego miejsca jak pump track. Dzisiaj jest oficjalne otwarcie, dużo zabawy dla dzieci.
Jak zwykle do mieszkańców w ramach pakietów startowych trafiły koszulki. W samym przejeździe wzięło udział około 900 osób, które w ten sposób promowały zdrowy tryb życia. To jest właśnie coś takiego, co polecam ludziom w różnym wieku, i młodzieży, i w naszym wieku. No, poza tym rower to jest fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa. Często z koleżanką jeździmy. Wśród uczestników rozlosowano nagrody. Rowery ufundowali prezydent Lubina Robert Raczyński, starosta Paweł Kleszcz oraz prezes tutejszego PKS-u Kazimierz Jółkowski. W sumie jestem w szoku, bo nie spodziewałam się, bo no nie udało mi się nigdy wygrać, a cały czas biorę udział w tych edycjach, więc bardzo miłe zaskoczenie. Przy okazji mieszkańcy mogli pomóc osobom poszkodowanym przez powódź. Organizatorzy przez kilka godzin zbierali najpotrzebniejsze teraz dla powodzian rzeczy. W tej chwili środki do sprzątania, rękawice gumowe, worki na śmieci, chemia, środki czystości, to są rzeczy, które są potrzebne i które my tutaj zbieramy na miejscu. Oczywiście, jeżeli ktoś przyniesie żywność, też ją bierzemy, bo myślę, że na pewno znajdzie swojego odbiorcę. Tym ludziom trzeba bardzo dużo pomóc, bo jednak są i załamanie, i psychiczne, i stracili cały dorobek życia. Powinniśmy zawsze pomagać. Każde miejsce, gdzie można zbierać darle powiedziane, jest dobre, więc to jest kolejne, więc okej. Cała akcja odbyła się w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu. 5 lat była wyzywana, poniżana i zastraszana przez rówieśników. 16-latka zmieniała kilkukrotnie szkołę, niestety nic to nie dało. Jej rodzice przez nauczycieli i pedagogów uważani byli za przewrażliwionych. Dziewczyna nadal doświadczała przemocy. Julia nie otrzymała wystarczającej pomocy. Odebrała sobie życie. Była naszą iskierką. Zawsze była radosna i uśmiechnięta. Wszystko zmieniło się, gdy Julia była w 7 klasie podstawówki. Wtedy przyszedł COVID, a uczniowie przeszli na zdalne nauczanie, mówią rodzice nastolatki. To wtedy Julia stała się ofiarą swoich kolegów i koleżanek z klasy, którzy zaczęli hejtować ją w internecie. Rodzice zgłosili sprawę wychowawcy. Pedagog porozmawiał z uczniami. Niestety nic się nie zmieniło. Była cały czas wyśmiewana. Dziewczynkę przeniesiono do innej szkoły. Niestety hejt poszedł dalej za nią. Pojawiały się obrażające posty na portalach społecznościowych. Walcząc o córkę, rodzice zapukali do każdych możliwych drzwi. Rozmawiali z wychowawcami, pedagogami, psychologami i policją. Jak się dowiedzieliśmy, 2 lata temu toczyło się postępowanie w tej sprawie, które zostało umorzone przez sąd. Uznawano nas za przewrażliwionych rodziców. Że Julia jest zbyt wrażliwa, że ona też próbuje jakby, ona się na korytarzu śmieje, chichra się, gdzieś tam kogoś zaczepia. To jest niemożliwe to, co my mówimy, że przecież Julia się uśmiecha, tak. Że my ją widzimy na korytarzu, słyszeliśmy. Ja mówię, że Julia próbuje przetrwać jakoś w szkole, ale my przychodzimy i prosimy was o pomoc. Nikt nie był w stanie zatrzymać okrucieństwa jej rówieśników. Nastolatkowie czuli się bezkarni. Julia przeszła na nauczanie indywidualne. Nie chciała wrócić do szkoły. Gdy skończyła podstawówkę, poszła do technikum w innym mieście. Myślała, że w nowej szkole będzie mogła cieszyć się życiem zwyczajnej nastolatki. Niestety łatka ofiary przylgnęła do niej na stałe. To już było apogeum cierpienia Julii. Julia kiedyś zadzwoniła do nas i poprosiła nas, żebyśmy przyjechali do szkoły, bo się boi. Nagrywały film, tak, w tym, że ją dożyły, że ją zbliżały jej. Szydziły z Julii, szydziły z jej butów, z jej włosów, ze wszystkiego, różnych elementów wyglądu zewnętrznego. Wiem, że została również uderzona. I bała się, uciekła do wychowawcy. To nie był jedyny akt przemocy względem dziewczyny. Odbyło się spotkanie z dyrekcją szkoły, na które zaproszono wyłącznie rodziców Julii. Dyrekcja przyznała, że z agresywnymi uczniami jest problem. I tyle. Julia przeniosła się po raz kolejny do innej szkoły. Po kilkunastu dniach odebrała sobie życie. Za śmiercią Julii stoją konkretne osoby. Te same, które na pogrzebie śmiały się jej rodzicom w twarz. Te same, które nadal obrażają Julię. Te same, które nadal robią piekło z życia swoim rówieśnikom. Kiedy przyszedł psycholog, teraz już po śmierci Julii, podobno tam do dziewcząt, do klasy, młodzież teraz ma ubaw. Ze śmierci Julii. Dochodzą do nas sygnały, dostajemy wiadomości od młodzieży, że te osoby cierpią dalej, że to dalej trwa. I chcielibyśmy, skoro już nic więcej
nie możemy zrobić dla Julii? Żeby pomóc w jakikolwiek sposób innym dzieciom. W hołdzie Julii ulicami Lubina w najbliższą niedzielę 29 września o godzinie 19 przejdzie Marsz Milczenia. Rodzice Julii pragną już tylko tego, by ta cicha manifestacja zapoczątkowała poważne zmiany. Czy naprawdę nikt z dorosłych w przeciągu tych 5 lat nie był w stanie powstrzymać oprawców Julii? Kto jest winien śmierci dziecka? Hejtujący nastolatkowie, czy może bagatelizujący dorośli? Mieszkańcy osiedla Krzepów w Głogowie walczyli z wodą. Rzeka Czarna zalała im ulice, ogrody i domy. Naliczenie strat jeszcze za szybko, ale pojawiają się pytania, czy temu dramatowi można było zapobiec. Cofka z Odry do rzeki Czarnej dała się we znaki mieszkańcom kilku miejscowości w powiecie głogowskim. Dotarła także do osiedla Krzepów w Głogowie. Woda pojawiła się w sobotę, a do poniedziałku zalała posesję. Wszystko na dole jest pozalewane, tak? Piwnica praktycznie jest pod strop zalana, garaże, wszystkie pomieszczenia gospodarcze są pozalewane. No uratowaliśmy co można, tak? Wynieśliśmy wszystkie jakieś tam kralki i wszystkie urządzenia, ale tak jak piec... Wszystko, co jest do ogrzewania domu, zostało w piwnicy, no bo tego nie szło ruszyć. Mieszkańcy zauważają, że od 2010 roku nic wokół rzeki nie było robione. Efekty widać gołym okiem. Pan Konrad pamięta, że dawniej były w rejonach Czarnej śluzy, które pozwolić mogłyby na mniejszą ilość wody na działkach mieszkańców. Pamiętam, gdzie one są. One są przy takim moście betonowym i ten most, który już jest rozebrany, drewniany, jakieś 300 metrów na lewo były te śluzy. I one puszczały wodę po prostu na łąki, aby tu obniżyć poziom. Ale po 1997 roku zostało to wszystko zasypane. Należałoby to wrócić do tego, żeby rzeczywiście to działało na powrót? Na pewno, bo tak jak teraz jest woda, teraz jest, no, jest duża woda, ale to był chyba kwiecień albo maj, też była woda. I chociaż mieszkańcy mają pretensje do miasta, to prezydent Głogowa wskazuje, że trzeba zwrócić uwagę na zakres kompetencji. To Wody Polskie odpowiadają za rzeki i infrastrukturę przeciwpowodziową. Jeżeli przez lata nie robi się zbyt dużo, jeżeli stan techniczny tych wałów, czy też inne infrastruktury jest taki, a nie inny, że to samorządy w czasie zagrożeń powodziowych muszą walczyć z bezpieczeństwem, dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, no to trzeba sobie jasno zadać pytanie, czy wszyscy robią w kraju swoją robotę. Teraz mieszkańcy czekają na to, aż woda zejdzie, aby znów móc posprzątać. Miejskie służby zapewniają, że są w gotowości do pomocy, ale poszkodowani głogowianie pytają, czy nie da się zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Potrzeba zatem kompleksowych rozwiązań i być może jest to najwyższy czas, aby o temacie zagrożenia powodziowego nie zapomnieć po kilku tygodniach od dramatu i dokonać wreszcie gruntownych inwestycji. Bełkocząca matka i jej konkubent, pusta lodówka oraz zmarznięta, wygłodzona 4-letnia dziewczynka. Oto co zastali legnicy policjanci, reagując na anonimowe zgłoszenie. Dziecko trafiło do szpitala, a wyrodnej opiekunce grozi teraz 5-letnia odsiadka. Legnicy policjanci zareagowali na zgłoszenie o kobiecie i jej partnerze w mieszkaniu z małym dzieckiem. Para miała opiekować się 4-latką pod wpływem alkoholu. Niestety na miejscu te informacje się potwierdziły. Para próbowała bełkotliwą mową przekazać się policjantom, że dziecku nie dzieje się żadna krzywda. Kiedy policjanci weszli do środka tego mieszkania, zastali zaniedbaną 4-latkę, która mówiła policjantom, że jest jej zimno. Gdy mundurowi zajrzeli do lodówki, okazało się, że ta jest kompletnie pusta, a kiedy zapytali kobietę, kiedy jej dziecko jadło ostatni posiłek, ta odparła, że jada ono w przedszkolu. Policjanci na miejsce wezwali zespół pogotowia ratunkowego, które przetransportowało 4-latkę do szpitala. Kobieta z mężczyzną została zatrzymana, osadzona w policyjnej celi. Zarówno 38-letnia kobieta, jak i jej partner wydmuchali na policyjnym alkomacie ponad 3 promile alkoholu. Kobiecie grozi teraz nawet 5-letnia odsiadka. W mieszkaniu panował wielki fetor, brud i bałagan, a wszystko przez to, że zwierzęta przez 2 tygodnie były same bez jedzenia i wody. W tak skandaliczny sposób zostawiła je sama właścicielka, która wyjechała na urlop. Mieszkańcy Jawora grozi kara więzienia, a szczegóły w naszym materiale. Policjanci z jaworskiej komendy otrzymali informacje o zwierzętach, które zostały same w jednym z mieszkań. Właścicielka około 2 tygodnie temu wyjechała za granicę i nie poprosiła żadnego z sąsiadów o pomoc, o dokarmianie, o wyprowadzanie tych zwierząt. Jaworscy policjanci zostali natychmiast skierowani na miejsce, przez drzwi słyszeli ujadanie psa.
Policjanci nie mogli dostać się do wewnątrz, więc o pomoc poprosili strażaków. To, co zobaczyli w środku, przerosło ich oczekiwania. W mieszkaniu panował fetor, brud, bałagan. Znajdowały się tam właśnie zwierzęta, pies, kot oraz chomik, które chodziły we własnych odchodach. Wycieńczone zwierzaki trafiły pod opiekę Jaworskiego TOZ-u. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie w sprawie. Za tego typu przestępstwo mieszkance Jawora grozi kara nawet 2 lat pozbawienia wolności. 3 ochroniarze jednego z głogowskich klubów usłyszeli zarzuty pobicia. Ofiara tego zajścia zmarła w nocy z soboty na niedzielę. Prokuratura ma wątpliwości, czy do zgonu doszło przez wspomniany akt agresji. W sprawie tej zarzuty pobicia usłyszało 3 ochroniarzy z klubu, w którym zdarzenie miało miejsce. Co do winy mężczyzn w tym aspekcie prokuratura nie ma wątpliwości, bo wszystko zostało nagrane przez monitoring. Wynika z nagrania, że podejrzani kopali pokrzywdzonego i przytrzymywali za szyję. Natomiast w tej sprawie bardzo istotne były wyniki sekcji zwłok, z której to sekcji wynikało, że bezpośrednią przyczyną zgonu pokrzywdzonego nie były obrażenia zadane przez podejrzanych. Biegły się wypowiedział w ten sposób, że te obrażenia, których pokrzywdzony doznał na skutek pobicia, kwalifikować należy jako obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia na okres powyżej 7 dni. Śledczy podkreślają, że trzeba teraz poczekać na dokładne wyniki sekcji zwłok oraz badań histopatologicznych i toksykologicznych. Musimy ustalić, czy mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu, czy nie był pod wpływem środków odurzających, bo te zachowania, które prezentują, a które wynikają z zeznań świadków przesłuchanych w sprawie, wskazują na to, że on tego wieczora był agresywny i ta interwencja w stosunku do niego z pewnością była konieczna. Natomiast no, nie powinna mieć takiego przebiegu, jak miała, czyli w postaci pobicia. Za to podejrzani usłyszeli zarzuty. Jest to zarzut pobicia skutkujący spowodowaniem obrażeń na okres powyżej 7 dni. Podejrzani oprawcy odmówili składania wyjaśnień. Sąd zastosował wobec nich policyjny dozór. Mają też zakaz wzajemnego kontaktowania się i zbliżania do siebie. Studenci seniorzy rozpoczęli kolejny rok nauki. Jak co roku spotkali się z tej okazji w hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Dla wszystkich wystąpił zespół pieśni i tańca Śląsk. Zajęcia językowe, aerobik czy zajęcia artystyczne. To między innymi oferuje lubińskim seniorom Uniwersytet Senioralny w Lubinie, a wszystko to bezpłatnie. Nic więc dziwnego, że korzysta z niego 1000 osób rocznie. Ja chodzę na ćwiczenia gimnastyczne do szkoły numer 12, śpiewam w chórze senioralnym. Także... Ale wcześniej też pani śpiewała, czy dopiero tutaj zaczęła pani? No, zaczęłam śpiewać i od 2 lat śpiewam. No. Jak się w ogóle podobają te no, podobają mi się. No, skoro tu jestem, to znaczy, że mi się podobają. Są wieczorki taneczne, także no, oczywiście, jak najbardziej. Seniorzy współcześni są bardzo otwarci, z czego się bardzo cieszę. Żyją dłużej przez to, że mają otwarty umysł. Lubińscy seniorzy są zdecydowanie odmienną grupą seniorów niż seniorzy funkcjonujący, wydaje mi się, ogólnie w Polsce. Zrzeszamy ich właśnie w Uniwersytecie Senioralnym, gdzie mają do wyboru rozmaite zajęcia, na których mogą się integrować, wymieniać wspólnymi doświadczeniami, inspirować wzajemnie, korzystając z naprawdę szerokiej gamy zajęć dodatkowych. Są pełni optymizmu, wiary, są sprawni, bawią się, uczą się. To jest najważniejsze, że funkcjonują. Mają zajęcia, mają dotacje duże, prawda, mogą pisać projekty, dostają stowarzyszenia emerytów pieniążki na ich projekty, które chcą, prawda, jeżdżą na turnusy rehabilitacyjne. Także uważam, że u nas tutaj władze, pan prezydent o seniorów i się cieszymy z tego. Na tai chi tańczyliśmy flamenco. Chodzimy na stretching. Po prostu to jest taka fajna forma wypełnienia czasu, że trzeba wyjść z domu, właśnie spotkać się z ludźmi, no i to jest takie miłe. Każdego roku ilość zajęć jest sukcesywnie poszerzana. Zrzeszamy już 3000 studentów. Poszerzyliśmy gamę zajęć dla naszych seniorów o zajęcia z akrobatyki w wodzie, z makramy oraz z ruchomości i mobilności stawów. Także to będzie nową w tym roku akademickim. Zawsze odpowiadamy na zapotrzebowanie naszych studentów. Takie były zapotrzebowania i je realizujemy na bieżąco. Uniwersytet Senioralny działa w Lubinie od 2007 roku. Pomysłodawcą był prezydent Lubina Robert Raczyński. Podczas wczorajszej inauguracji Uniwersytetu Senioralnego wystąpił dla wszystkich zespół pieśni i tańca Śląsk.
Uczniowie z zespołu szkół nr 2 w Lubinie są już oficjalnie częścią szkolnej społeczności. W lubińskim rynku odbyło się ich oficjalne ślubowanie. Ta wyjątkowa uroczystość staje się już w Lubinie tradycją. 180 uczniów klas pierwszych zespołu szkół nr 2 w Lubinie złożyło uroczystą przysięgę, wstępując tym samym oficjalnie w szeregi szkoły. Uroczyste ślubowanie w obecności mieszkańców Lubina, samorządowców, a także zaproszonych gości odbyło się po raz trzeci w sercu miasta. Są chyba dwie takie uroczystości w życiu młodego człowieka. Pierwsze to ślubowanie, a druga to uroczystość ukończenia szkoły, czego wszystkim obecnym tutaj dzisiaj życzę. Stąd myślę ranga wydarzenia i staramy się zrobić to w sposób tak uroczysty i tak oficjalny. Jest w ogóle piękna tradycja, że tutaj na lubińskim rynku, na naszym placu defilad, można takie ślubowanie złożyć, że właśnie uczniowie tutaj pierwszych klas, którzy dopiero wchodzą w tą swoją dorosłość, w najpiękniejszy czas swojego życia tak naprawdę, bo to są najlepsze lata, to jest właśnie szkoła średnia, mogą ślubować, mogą mieszkańcy to zobaczyć, jak mamy piękną, rosnącą młodzież, dlatego to są jeszcze klasy mundurowe, które świetnie wyglądają, aż serce rośnie, jak się to wszystko obserwuje, jak to wszystko wygląda. W szkołach odbywają się pasowania, ślubowania, ale ta wyjątkowość tego zdarzenia tutaj na rynku, myślę, że, a nawet jestem pewna, że jest takim godnym wzorem do naśladowania, ale też chyba jest takim akcentem skierowanym do młodzieży, właśnie tej, która podjęła trud nauki w klasach tak zwanych mundurowych, dlatego że tu jest dosyć dużo i wyrzeczeń, i obowiązków. Wśród składających ślubowanie byli właśnie uczniowie tak zwanych klas mundurowych, którzy stali się kadetami. Wyjątkowymi gośćmi podczas uroczystości byli żołnierze Kompanii Honorowej 40. Brygady ze Świętoszowa. To jest zupełnie inny sposób funkcjonowania uczniów w szkole. To są dni mundurowe, to są wyjazdy na poligon do Świętoszowa. To jest uczestnictwo w różnego rodzaju uroczystościach państwowych organizowanych na terenie miasta, ale również województwa. Jest to bardzo wymagający kierunek, jeśli chodzi o uczniów, ale kierunek, w którym realizujemy program szkolenia wojskowego, dość ciekawy i cieszący się zainteresowaniem uczniów. Dla mnie to był bardzo dobry wybór, bo mogę się przygotować do służb mundurowych, w których chcę pracować, albo chcę iść do policji. Dostajemy bardzo dużo właśnie takich rzeczy stricte wojskowych. I jak ktoś szuka przygody i chce się przygotować właśnie do wojska, to polecam bardzo tą klasę. Co czwartki mamy wyjazdy do jednostki wojskowej i ćwiczymy musztry, z czego inne klasy tego nie mają. Większej dyscypliny się wymaga od nas, bo no, potrzebujemy tej dyscypliny później do pracy. Ja bardziej idę w służbę celną. Po zakończeniu uroczystości goście mogli spróbować bigosu przygotowanego przez uczniów klasy gastronomicznej z zespołu szkół nr 2 w Lubinie. Złożono kwiaty, oddano cześć i pamięć tym wszystkim, którzy oddali życie oraz tworzyli tajne struktury polskiego państwa podziemnego istniejącego w czasie II wojny światowej. Uroczystości związane z obchodami 85. rocznicy powstania państwa podziemnego odbyły się pod murem pamięci w Lubinie. Uroczystości z tej okazji odbyły się pod tablicą pamięci przy ulicy Pruzji w Lubinie. Polskie państwo podziemne był to system władz państwowych działających w imieniu Rzeczypospolitej w czasie okupacji. Jego początek jest datowany na 27 września 1939 roku. Pamiętanie tego to jest coś, z czego my Polacy możemy być dumni i warto pamiętać tak, ale jak powiem, wspomniał też o ludziach, bo to przede wszystkim ludzie tworzyli, wbrew temu, co się działo. Wiadomo, jaki był terror, wiadomo, jak było ciężko wtedy cokolwiek ryzykować. Wszyscy ryzykowali życie praktycznie, wchodząc w struktury państwa podziemnego i działając w tych strukturach. Także myślę, że warto jest to uczcienia pamięci nas wszystkich. Należy pamiętać o tych ludziach, którzy przelali krew, walcząc o wolną naszą Polskę. Trzeba dać świadectwo i pokazujemy ludziom młodym, że należy pamiętać o tych, którzy swoje życie poświęcili dla innych. Delegacje miasta, powiatu i wielu innych instytucji złożyły kwiaty ku pamięci kilkuset tysięcy Polaków, którzy angażowali się w państwo podziemne. Mam nadzieję, że ta pamięć będzie w nas, w rodakach, cały czas żywa. Najważniejsze, żeby młode pokolenia o tym też pamiętały, ale żeby oni o tym wiedzieli, to my musimy cały czas im o tym przypominać też i uczyć. Z szacunku do naszych kombatantów, do naszych weteranów, bo dla nich to są bardzo istotne elementy wynikające właśnie z wydarzeń historycznych, w których oni uczestniczyli, bądź ich krewni we wcześniejszych latach. Także nie wyobrażam sobie inaczej, żeby takich właśnie wydarzeń nie upamiętniać, nie uświęcać i jeszcze o nich głośno nie mówić.
W czasie uroczystości podkreślano, że podczas II wojny światowej tylko w Polsce powstały tak rozbudowane podziemne struktury administracyjne i wojskowe. W wydarzeniach tygodnia to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.